Cześć, witajcie z Instytutu imienia Kazimierza Nakamoto. Wita się z Wami profesor Bitcoin. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się kryptowalutą i całym ekosystemem Terra. Oczywiście jednocześnie coinem Luna. Opowiemy o tym w krótkim tutaj streszczeniu, na czym polega ten projekt, co próbuje osiągnąć i dlaczego może być w pewnym sensie rewolucyjny. Zaczynamy! Na początku krótka informacja, oczywiście żadnych porad inwestycyjnych tu nie znajdziecie i jednocześnie chcemy polecić jeden z kanałów YouTube'owych, a mianowicie kanał Piotr Misiurek, który bardzo dogłębnie tutaj zajmuje się ekosystemem Terra. Jest nawet seria odcinków Terra Środa, czyli najnowsze informacje, analizy i tego typu. Regularnie co środę pojawiają się odcinki, zobaczcie, Terra Środa 10. I kolejne odcinki się tu pojawiają, dlatego warto tutaj Piotra odwiedzić, warto zasubskrybować jego kanał, bo naprawdę merytoryczna, rzetelna wiedza. Tak jak mówiłem wcześniej, dzisiaj krótkie przedstawienie projektu Terra, całego ekosystemu. Ekosystem, który jest po prostu ekosystemem stablecoinów. Zaraz Wam to pokażemy na stronie internetowej. Ekosystem Terra wymyślił sposób, w którym w łatwy sposób możemy tworzyć stablecoiny, żeby po prostu przywiązywać je do konkretnych walut fiat. Nie ma tutaj żadnego problemu, jeśli o to chodzi. Przechodząc sobie do ekranu, na pierwszej stronie mamy oczywiście programowalne pieniądze dla internetu. Tak, chodzi o to, możemy sobie tutaj tak, które są najbardziej atrakcyjne, żeby je hodlować, czyli protokół Anchor pozwala stablecoin, aby depozyty stablecoinów na Terra, nie wiem czy poprawna forma to jest na Terrze, zarabiały stabilne yieldy napędzone przez nagrody z bloków wiodących blockchainów typu proof of stake, czyli można to też w taki sposób zrobić, czyli też już jest tu pewnego rodzaju pasywny dochód, ale generalnie chodzi o stablecoiny. Słuchajcie, jest tutaj bardzo dobry filmik, którego Wam tu nie będę pokazywał, jak działa Terra. Jest to w bardzo dobry sposób opisane, co to jest UST, że jest to odpowiednik, są inne stablecoiny, do czego służy Luna. Możemy sobie Luny zamieniać na UST, jeżeli cena UST, czyli generalnie rzecz biorąc stabilizować cenę, przekroczy i później sprzedać to na rynku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest oczywiście wymiana, do czego służy Luna, tak całe to jest naprawdę bardzo dobrze opisane i też mowa też o innych stablecoinach. Tutaj Wam to pokażę teraz. And the IMF SDR on the Terra blockchain, much like the moon which stabilizes the earth. Czyli było tutaj odniesienie, że tak jak księżyc stabilizuje tutaj na Ziemi, przepływy, odpływy i tak dalej. Tak samo tutaj możemy stabilizować. Są różne stablecoiny, cały ekosystem na tym polega i to jest bardzo ważne. Wracając jeszcze do Terry, tak, najbardziej opłaca się trzymować i oczywiście w najłatwiejszy sposób możecie to wydawać. Jest coś takiego, Pay with Terra, jest Chai, to jest aplikacja, jest meme Pay, no dużo już jest istniejących. Co tu dalej mamy? Oczywiście nielimitowane tutaj możliwości tradowania, tak? Zobaczcie, że Mirror Protocol, czyli jako lustro, umożliwia Wam tworzenie tutaj fungible assets, tak? Czyli jakichś tam aktywów, które to nie są non-fungible, czyli to są aktywa, można powiedzieć, powtarzalne, syntetyczne, aby śledzić cenę aktywów w prawdziwym świecie. Tak jak na przykład jest USDT, jest USDC, które odwzorowują cenę dolara amerykańskiego. Tak jak są tworzone na przykład na blockchainie Ethereum, tworzony jest na przykład WBTC, który odwzorowuje Bitcoina na innym blockchainie, a tutaj możemy zasadniczo dowolne aktywa i zobaczcie, że te syntetyczne mirrory, ich zadaniem, ich intencją jest używanie ich jako tych klocków w smart kontraktach, tak? Po to, aby dostarczyć aktywa z prawdziwego świata na temat blockchaina. No, oczywiście możecie tu przeczytać o całym mirrorze, tu nie będziemy wnikać, bo to już jest bardziej dogłębny research, tak? No i oczywiście jedna z najpotężniejszych platform, na której możemy budować, czyli Terra wspiera smart kontrakty dzięki technologii Cosmos, tak? Deweloperzy są w stanie budować smart kontrakty w Rustie, Go i Assembly Script, uruchamiać na wielu chainach, które są połączone do Kosmosa, Kosmos Interplanetary Blockchain, tak? Nie, IBC, Interplanetary Blockchain Connector, nie pamiętam tego skrótu. Używać stablecoinów Terra, dokonywać on-chainowych swapów i używania oczywiście orakli pierwszej warstwy. No i teraz używania tych diapowych baz użytkowników do usług płatniczych w ekosystemie Terra w sposób permissionless, czyli nikt Wam tutaj nie zabroni tego. Także w bardzo dobry sposób. Dostępna na blockchainach lendingowych, tak? Jest na Ethereum, jest na Solanie, w niedługim, można powiedzieć, czasie będzie to na wielu więcej blockchainach. To jest dzięki TerraBridge. Możecie się też dowiedzieć więcej o interchainowych stablecoinach, czyli stablecoinach, które są dostępne na różnych chainach. Oczywiście możemy przeczytać sobie white paper, możemy przejść sobie też na forum dyskusyjne. Tu jest system, jak możemy budować, tak? Zobaczcie, gdzie są wymienione, czyli, a tutaj dodatkowo badać ekosystem Terry. Jeśli chodzi, zobaczcie, to są TerraDocs, czyli jest pełna dokumentacja, tak? Czym jest Terra, czym jest Luna, jak uruchomić pełny węzeł, mechanizm stabilności, jak można powiedzieć, dokładać się do Cora, jak uruchomić walidatora, smart kontrakty, wszystko jest opisane, jest SDK dla deweloperów, jest javascriptowe SDK, jest pythonowe SDK, także naprawdę fajnie to wszystko jest tutaj opisane, tak? No i możemy sobie na przykład przeczytać, czym jest Luna. Luna jest natywnym tokenem stakingowym, który jest w protokole Terra, tak? Pełni rolę mechanizmu zabezpieczenia, do zabezpieczania stabilności ceny stablecoinów i oczywiście tutaj nagród dla walidatorów. Jest to podstawa całego ekosystemu, sieci ekosystemu Terra. Są nagrody za staking, jest gas, podatki, tak, nagronie za seniorage, czyli tutaj taki, zobaczcie. Możemy sobie tutaj wymieniać, handlować, czyli możemy powiązać, generować nagrody, później oddelegować, czyli nie ma nagród, ale można dokonywać transakcji i po 21 dniach można zrobić unbonded, czyli pewnie już wtedy możemy sobie dowolnie handlować. Czyli taki ekosystem, żeby nie było jakichś takich dziwnych, żeby trochę stabilności miało, żeby nie było takich szybkich, można powiedzieć, ataków, że ktoś dużo kasy wypłaci i ekosystem traci tutaj stabilność. No bardzo fajnie jest to wszystko opisane, link oczywiście pod filmem. Jest także white paper, także zobaczcie, stabilizacja i adopcja, white paper z kwietnia 2019 roku. Można przeczytać oczywiście, stron jest 16, na czym to polega, tak, jak działają te wszystkie rzeczy. Możemy przeczytać, przydałby się, bo tego na stronie internetowej nie widzę one-pagera, chociaż jest ten filmik, który zróbmy to, przejdźmy sobie dalej. Tu przyjrzyj się bliżej, to gdzie były publikacje. Wiadomo, że z publikacjami jest tak. Jest GitHub, jest dokumentacja. Co ciekawe, jest program Bounty, to jest bardzo ważna sprawa. Jest Medium, wszystkie właściwe media społecznościowe, Discord, Medium, Twitter, jest YouTube, jest Telegram i jest oczywiście GitHub. Takie rzeczy. Teraz tak, przechodząc jeszcze sobie dalej, media społecznościowe, Twitter, którego obserwuje prawie 100 000 osób, oczywiście możecie sobie przeczytać i tutaj są też powiązane Twittery, że ja włączę obserwacje, Anchor Protocol, czyli do tych oszczędności, a także Mirror Protocol, gdzie możemy dokonywać inwestycje, a tu jest także Chai i import, to są płatności, Terra jako waluta, tak? O Piotrku Misiurku już mówiłem, jeszcze raz polecę, Piotrek Misiurek, jeśli chodzi o Terrę i w ogóle o ekosystem DeFi, bardzo solidna pozycja na polskim YouTubie. Przechodząc sobie teraz do samego kursu, jedna Terra kosztuje $14, 14 centów w momencie nagrywania tego filmu, jest na lekkiej korekcie, 5,8 miliarda dolarów kapitalizacji rynkowej, wolumen to jest 389 milionów. Teraz jeśli chodzi o ATH, $22,36 21 marca, czyli niecałe pół roku temu. Najniższa cena to było 12 centów 18 marca 2020 roku, czyli na krachu covidowym za ostatnie 180 dni. Tak to wygląda. Szczyt mieliśmy tutaj w marcu, wcześniej byliśmy na poziomie kilku dolarów, tu też był spadek do $4. Ostatnio wraz ze wzrostem rynku odbudowa z poziomu 5,90 na wyższe. Jak się gniemy jeszcze głębiej, to niedawno jeszcze Terrę można było kupić za naprawdę grosze. Jeżeli ktoś zainwestował, świetnie na tym wyszedł. Oczywiście jest GitHub. Tutaj bardzo często CryptoDev, polecam wszystkiego rodzaju, są różne repozytoria, polecam jego analizy, tak, tu są aktualizacje najróżniejsze. Polecam, jeżeli ktoś się chce nauczyć obsługi GitHuba, to zapraszam do CryptoDeva. No i oczywiście tutaj jest, możemy wysłać buga, tak? Zobaczcie, różnego rodzaju dziury. Jest program Bug Bounty. Jeżeli znajdziemy jakąś konkretną dziurę, możemy dostać za to jakieś pieniądze. I jeszcze przechodząc sobie do Medium, uwolnijmy pieniądze, tak, ogłoszenia, research, protokoły, można sobie poczytać generalnie o całym ekosystemie Terra. Powiem szczerze, gdy o tym słyszałem gdzieś w internecie, to tak dosyć sceptycznie podchodziłem do całego ekosystemu Terra, takie, jakieś tam kolejne stablecoiny. Do tej pory kojarzyły mi się te stablecoiny tylko i wyłącznie z Tetherem, z USDC, ewentualnie z DAI, plus innymi tam Binance, USD i tak dalej, i tak dalej. Spoglądając, robiąc research Terry, powiem szczerze, że bardzo mocno moje zdanie się zmieniło, prawie że 180 stopni. No i nie ukrywam, że może nie za dużo powiedziane, że stałem się jednym z fanów, ale generalnie rzecz biorąc bardzo spodobał mi się ten pomysł. Jest to naprawdę fajne oczywiście do przeanalizowania. To jest najważniejsze, pamiętajcie, do your own research. To nie znaczy, że jak się pojawił filmik na YouTubie, to Wy musicie teraz już lecieć, po prostu chwytać pieniądze i kupować luny. Zrozumieć trzeba ekosystem. Ekosystem jest, można powiedzieć, nie jest jakoś specjalnie skomplikowany, ale diabeł tkwi w szczegółach. Także dobrze by było, żebyście poczytali o całym tym Anchor Protocol, o Mirror Protocol, o tych wszystkich rzeczach, jak możecie wykorzystywać, jak możecie po prostu pomnażać swoje środki, oczywiście wszystko z głową. Zasadniczo to tyle. Tak jak mówiłem, polecam też Piotrka Misiurka, tutaj polecam właściwie Terra Środa, to tak na początek po obejrzeniu tego filmu, jeżeli Was to zainteresowało, no to Terra Środa, 10 odcinków do obejrzenia, czy jednym ciągiem, czy nie tylko, i to może być zasadniczo świetne być wsparcie też inne kanały YouTube'owe, które o tym ekosystemie oglądają, można powiedzieć, które o tym systemie coś mówiły, obserwować Twittera, to też podstawa, no i ten filmik, która sama Terra, to jest taki, bym powiedział, one-pager w postaci wideo, świetnie zrobiony, naprawdę nie trzeba mieć jakiejś bardzo skomplikowanej znajomości języka angielskiego, aby zrozumieć, jak działa ten ekosystem. Zasadniczo z mojej strony to tyle. Jeżeli podoba Wam się ten odcinek, dajcie łapkę w górę, napiszcie swoje komentarze, czy może posiadacie tokeny Luna, czy używacie tego ekosystemu w jakikolwiek sposób, jakie są Wasze wrażenia, a jeżeli nie, to co sądzicie, czy podobał Wam się odcinek. No i oczywiście jak zwykle zbieramy propozycje na kolejne odcinki. Z mojej strony to tyle. Z Instytutu imienia Kazimierza Nakamoto żegna się z Wami profesor Bitcoin. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!